Kiedy 2 tygodnie temu moja córka zaczęła ząbkować, pomyślałam sobie, o ironio, znaczy możliwe, że nie do końca tych słów użyłam w moich myślach. Jesteśmy świeżo po inwestycji. Prowadzę startup technologiczny, więc możecie się domyślić, że pracy mam na mniej więcej 3 zmiany. Do tego prowadzę też warsztaty z analizy danych i już za chwilę mam wystąpić na tej scenie, a jak na razie wszystko wskazuje na to, że zostanę pokonana przez taki klasyk i banał, ząbkujące niemowlę. Okej, ale to jeszcze nic, bo kilka dni temu mój syn zaczął przy śniadaniu przeraźliwie krzyczeć. No i najpierw oczywiście miałam lekki zawał, ale później zorientowałam się, że on też ząbkuje. Wyobrażacie to sobie? Ostatnie mleczaki czekały na specjalną okazję, żeby się pojawić i oto, tadam, pojawiają się. Jeśli myśleliście, że ząbkujące niemowlę to jest jakiś problem, to ja wam powiem, że to jest pikuś. Ząbkujący 3-latek, to dopiero jest wyzwanie. I generalnie naprawdę trudno jest znaleźć coś, co jakkolwiek pomoże to przetrwać. U nas na szczęście sprawdziło się noszenie w chuście. Zrobiłam kilometry po domu, nosząc moje dzieci, żeby dać im jakiekolwiek ukojenie i rozważałam różne scenariusze. Myślałam sobie o tym, że no dobra, najwyżej po prostu tu wyjdę i będę miała 18 minut, żeby w spokoju popłakać. Rewelacja. Cała para ze mnie zejdzie, odpocznę. Myślałam też o tym, że ten dywanik wygląda całkiem kusząco. 18 minut to już jest niezły czas na to, żeby się po prostu przespać. Ale tak chodziłam i zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało, że ja w ogóle jestem w tym momencie, w którym jestem i w tym miejscu. I wróciłam myślami do momentu 5 lat temu, kiedy jeszcze z moim mężem mieszkaliśmy w Trójmieście. I generalnie nieźle nam się żyło. To znaczy, zarabialiśmy niezłe pieniądze. Stać nas było na to, żeby podróżować, co bardzo lubiliśmy. Często wyjeżdżaliśmy na weekendy do Paryża, Londynu. Było naprawdę dobrze, tylko mieliśmy jeden problem. Nie mieliśmy czasu, żeby żyć. Tak na co dzień. Bo pracowaliśmy zazwyczaj tak po 16 godzin na dobę. Ja jako badacz w agencji marketingowej, on jako programista. I mieliśmy poczucie, że na tamten moment osiągnęliśmy wszystko, co mogliśmy. Ja co i rusz odbijałam się od szklanego sufitu, że nie mogę awansować, bo jestem za młoda. Mój mąż w tym swoim programistycznym świecie czuł się jako taki typowy zamykacz tasków. I czuliśmy taką zewsząd narastającą wielką presję. Ta presja była też wzmagana tym, że wszystkie spotkania towarzyskie czy spotkania z rodziną prędzej czy później kończyły się rozmowami na temat planowania rodziny, planowania potomstwa albo uzyskiwania jak najlepszych warunków kredytu hipotecznego. I uwierzcie mi, że było nam wtedy naprawdę nie po drodze ani do jednego, ani do drugiego. My po kilku kieliszkach wina lubiliśmy sobie marzyć o tym, że wyjeżdżamy gdzieś. Gdzieś, gdzie jest ciepło. Gdzieś, gdzie można się wyluzować, gdzie można poczuć, że tak naprawdę żyjemy. I po bardzo rozczarowującym Sylwestrze 2014/15 stwierdziliśmy, że to jest ten moment. Pakujemy się i jedziemy. I faktycznie spakowaliśmy się i wsiedliśmy. No, tylko nie do samolotu, a do pociągu i nie w ciepłe kraje, do Niemiec. Pomyślicie, wow, wyluzować się do Niemiec? No nieźle, w styczniu. Mój mąż pomyślał dokładnie to samo. Mówi, wiesz co, naprawdę, po tym, jaki mieliśmy teraz czas, jeszcze przez 2 dni będę słuchał niemieckiego, po prostu świetnie. Prawda jest taka, że jechaliśmy do mojej przyjaciółki, która wtedy mieszkała w Berlinie, żeby ją odwiedzić i muszę wam powiedzieć, że w Berlinie stała się magia. Znaczy, ja nie wiem, co do końca za to odpowiadam. Może to jeszcze jakby szaleństwa szampańskiej, nocy sylwestrowej, ale poczuliśmy, że tam jest to, czego szukamy. Że przemieszczając się po ulicach Berlina, jeżdżąc komunikacją miejską, czujemy, że ci ludzie, którzy tam są, oni naprawdę żyją. Oni są tu i teraz, w tej konkretnej sytuacji i to jest to, czego my chcemy. I później sprawy potoczyły się bardzo szybko, bo 3 miesiące później mój mąż już pracował dla berlińskiego startupu, a 1 maja rozpakowywaliśmy się w naszym wymarzonym lofcie. I naprawdę, mimo wszystkich trudów związanych z przeprowadzką, poczuliśmy, że ta presja spada. Presja do życia według jakichś określonych zasad, presja życia nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, presja, że trzeba się czegoś dorobić, coś osiągnąć. I wyluzowaliśmy się na tyle, że jeszcze w tym samym roku dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Także polecam Berlin, wyluzowanie się naprawdę. No i co robi para, która właśnie świeżo dowiaduje się, że zostanie rodzicami zazwyczaj?
No ja nie wiem, bo my założyliśmy firmę. Zaraz, kiedy opadł taki pierwszy szok, że okej, będziemy w nowej roli, postanowiliśmy, że musimy pogadać o tym, jak my się w tym czujemy, jak my chcemy funkcjonować, no bo przecież to jest w końcu nasze życie. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, że ta mobilność i podróżowanie są dla nas bardzo, bardzo ważne, że nie chcielibyśmy, żeby dziecko nagle stało się takim centrum, dookoła którego my będziemy sobie krążyć, tylko żeby było naszym towarzyszem podróży i dosłownie, i w przenośni. Oboje też stwierdziliśmy, że żadne z nas nie chce być weekendowym rodzicem, ale z drugiej strony nie wyobrażamy sobie też zostać z tymi rodzicami, którzy tylko i wyłącznie zostają w domu. I wyszło nam, że powinniśmy połączyć swoje doświadczenia i zacząć wspólny biznes. Wtedy będziemy mogli mieszkać nawet na całym świecie. I różne pomysły przychodziły nam do głowy, ale finalnie 3 miesiące po tym, kiedy urodził się nasz starszy syn, zaczęliśmy rozwijać naszą aplikację do przewidywania i analizowania zachowań użytkowników w internecie. I tak właśnie zostałam Mompreneur. Jakbyście mnie wtedy zapytali, co to właściwie jest, o co chodzi z tym Mompreneur, to bym powiedziała, że to pewnie jest jakaś taka niezła mieszanka presji, no bo młoda kobieta, która ma zostać mamą, czuje presję z każdej strony. Presja do tego, żeby świetnie czuć się w ciąży, presja do tego, żeby świetnie wyglądać po porodzie, presja do tego, żeby super ogarnąć życie, żeby fajnie wychować dziecko i jeszcze odnieść sukces. Z sukcesem wchodziłam w branżę technologiczną, w branżę IT, więc generalnie tam sprawa była prosta. Trzeba zrobić produkt, który mega szybko się wyskaluje, zarobi kupę pieniędzy, zostanie jednorożcem, można umierać. No i powiem wam szczerze, że to tak nie wygląda, że bycie mompreneur, jakbym miała wam je porównać do jakiegoś miasta, to porównałabym właśnie do Berlina. To jest taka enklawa wolności i nieoceniania w takim poukładanym, biurokratycznym świecie. Jakbym miała wam porównać mompreneurship do jakiegoś ciastka, to powiedziałabym, że to jest taki francuski makaronik. Trzeba naprawdę trochę samodyscypliny w przygotowaniu, ale doznania, kiedy później się je to ciastko, są wręcz luksusowe. Ja dokonałam wyboru bycia mompreneur dlatego, że chciałam być wolna. Że chciałam mieć luksus sama decydowania o własnym życiu. Że chciałam mieć luksus w postaci możliwości zjedzenia śniadania każdego dnia ze swoją rodziną. I bycie mompreneur to nie jest bajka cukierkowa, bo praktycznie przez większość czasu masz poczucie, że masz za dużo na głowie. Masz poczucie, że kompletnie nie ogarniasz swojej rzeczywistości, że ciężko jest dźwignąć to, co ci się przydarza. I to jest bardzo zrozumiałe, dlatego że w jednym momencie jesteśmy wdrożone w nową rolę bycia mamą, w kolejną rolę bycia przedsiębiorcą. Trzeba się odnaleźć też w dotychczasowej relacji ze swoim partnerem i jeszcze być jakoś w kontakcie ze sobą. Łączenie tych ról albo próba zbalansowania tego jest niemożliwa. Ja naprawdę bardzo szybko zorientowałam się, że work-life balance to jest totalna ściema. Nie ma czegoś takiego jak work-life balance. Gdybym ja próbowała stawiać granice pomiędzy tymi wszystkimi rolami, które prowadzę w życiu, to nie osiągnęłabym kompletnie nic, dlatego że zjadłaby mnie zwyczajnie frustracja. To, co jest tutaj odpowiedzią, to wprowadzenie takiego harmonijnego przenikania się wszystkich tych dziedzin życia. Bo w byciu przedsiębiorcą można wykorzystać swoje dobre cechy, które się posiada jako mama. W byciu mamą odwrotnie. I mamy tę możliwość, żeby stawać się najlepszą wersją samego siebie każdego dnia, stosując właśnie taką technikę przenikania się tych różnych dziedzin życia. I jak sobie myślę o tych wszystkich raportach, które grzmią, brakuje kobiet na wysokich stanowiskach, na stanowiskach seniorskich, menadżerskich. Wiecie, gdzie mi się wydaje, że te kobiety są? Tam gdzieś na dole one szukają tego work-life balance cały czas. A jak się orientują, że to jest ściema i że nie da się być w pracy i nie myśleć o dziecku, albo być z dzieckiem i totalnie odciąć pracę, szczególnie, że jak prowadzi się swoją firmę, to jest się w niej zazwyczaj 24 godziny na dobę, to mają takie poczucie pewnie często, że skoro nie mogę mieć jednego i drugiego, to muszę wybrać. A to kompletnie nie jest prawda. Jako rodzice może nie zawsze mamy możliwość załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych, tak jakbyśmy chcieli, kiedy byśmy chcieli, generalnie drażliwy temat. Ale jako mompreneur ja mam szansę wskoczyć od razu na sam czubek piramidy Maslowa
Dlatego, że mam tę możliwość, żeby się samorealizować każdego dnia, korzystać z tego, że mogę być i mamą, i przedsiębiorcą, i być cały czas też sobą. Bo ja w moim życiu nie zakładam różnych masek, kiedy idę do biura i rozmawiam z pracownikami. Nie zakładam innej maski, kiedy jestem z dziećmi. Firmę prowadzę razem z moim mężem, więc byłoby to totalnie niewykonalne. Ja za każdym razem staram się być sobą i wybierać te najbardziej przydatne cechy w danym momencie. Jakiś czas temu brałam udział w takim projekcie Humans of New Work i doszłam do wniosku, że mompreneurship właśnie idealnie wpisuje się w to, jak wyglądają trendy dla rynku pracy na najbliższe lata. Bo ze względu na bardzo szybki rozwój i postęp technologiczny, praca będzie się bardzo zmieniała, już teraz się zmienia. To nie będą już dupogodziny wysiedziane na etacie w firmie, tylko możliwość pracy zdalnej, możliwość pracy z miejsca, w którym naprawdę chcemy pracować. To jest też możliwość traktowania swojej pracy jako przyjemności, jako czegoś, co nas buduje jako człowieka, a nie tylko przykrego obowiązku, który pozwala nam zapewnić sobie właśnie wyjazdy później, bo jakość życia jest ważna tu i teraz i to, żebyśmy mogli patrzeć na to, jak nasze dzieci dorastają, żebyśmy uczestniczyli w tym życiu w tej danej chwili, to jest dla mnie mega istotne. I trzeba sobie na pewno zdać sprawę z tego, że nie da się być najlepszym w każdej dziedzinie. I jeżeli ma się dużo tych ról do pogodzenia, to ja tak na przykład muszę jakby brać pod uwagę to, że mój startup prawdopodobnie nigdy nie zostanie jednorożcem. Może się okazać, że nawet nasz projekt będzie się rozwijał wolniej niż podobne tego typu projekty. Mamą roku też raczej nie zostanę. Moje macierzyństwo jest raczej mocno intuicyjne i jest to totalny freestyle. Ale wiem, że jakość mojego życia będzie procentowała i obroni się sama. I przetestowałam to już w momencie, kiedy zaczynaliśmy rozwijać produkt. Myśmy stwierdzili, że nie pójdziemy taką ścieżką, jaka jest typowa dla startupów, czyli nie wpadniemy na pomysł i nie pójdziemy szukać na to pieniędzy, tylko skupimy się na rozwoju produktu. Rozwiniemy ten produkt do takiego stopnia, żeby był tak dobry, żeby inwestor sam do nas się zgłosił. I faktycznie tak się stało. Mało tego, to stało się w momencie, kiedy byłam w ciąży, więc umowę inwestycyjną negocjowałam w ciąży, a podpisywałam z 2-miesięczną Aileen w chuście. Można? Można. I często dostaję pytania, jak ty dajesz radę? Ja bym wtedy mogła odpowiedzieć śmiało, nie daję. Tylko, że to nie do końca jest prawda. Dlatego, że ja nie myślę w tych kategoriach. Ja nie myślę o tym, czy daję, czy nie daję, czy akurat teraz jest wszystko zadbane. Ja staram się priorytetyzować i dawać swoją uwagę moim dzieciom wtedy, kiedy mnie potrzebują i wybierać pracę wtedy, kiedy to faktycznie jest konieczne. Taka wolność wyboru jest bardzo trudna, bo nagle można sobie zdać sprawę z tego, że kurczę, częściej wybieram pracę niż dzieci. I trzeba z tym handlować. Ale to z drugiej strony daje nam ogromną możliwość tego, żeby faktycznie słuchać swoich priorytetów i decydować się na to, co w tym momencie jest najważniejsze. I jak się jest mompreneur, to przychodzi bardzo dużo momentów zwątpienia i tak jak wam mówiłam, to jest wieczne poczucie, że ma się za dużo na głowie i są takie momenty, że naprawdę ma się ochotę po prostu tylko usiąść i płakać. Ja ostatnio w takim momencie zadzwoniłam do mojej siostry i mówię, Ada, kurde, w imię czego ja to robię? Właściwie to po co mi to wszystko? Spędziłabym weekend na kanapie i po prostu odetchnęła. I ona mówi, Paulina, ale o czym ty do mnie mówisz? Przecież to nie jest prawda. Ty taka jesteś i tak byś się zachorowywała i tak byś robiła bardzo dużo, a ty masz możliwość łączenia i pracy, i wychowania dzieci. Ty masz wszystko. I ja się tak zastanowiłam i mówię, kurde, faktycznie mam wszystko. Mam wszystko, czego mi w tym momencie trzeba. Mam wszystko, co w tym momencie jest dla mnie najważniejsze. To jest ogromny luksus i nie powinnam o tym zapominać, bo mam takie poczucie, że żyjemy w bardzo komfortowych czasach. Mamy możliwość łączenia swojego życia zawodowego z życiem prywatnym. Mamy możliwość realizowania swoich pasji na własnych zasadach. I jeżeli będziemy słuchać swoich priorytetów i nie będziemy godzić się na kompromisy, to każdego dnia, tak krok po kroku, powolutku, mamy możliwość stawania się najlepszą wersją samych siebie. Dziękuję.